miano wedle tego rosyjskiego żołnierza i mówić, że nie są nam potrzebni jeńcy, rozwalcie ich wszystkich. A co więcej, zeznawał, że bardzo często zdarzały się też takie sytuacje, gdzie używano rannych ukraińskich żołnierzy jako żywych tarcz. Bartek Gajos, Ernest Poli Polihistor 2.0, program Centrum Mieloszewskiego. Ostatnio na kanale YouTube'owym jednego z ukraińskich serwisów informacyjnych, zajmujących się też tworzeniem reportaży i dokumentów, pojawił się film pokazujący, jak rosyjscy żołnierze rozstrzeliwują ukraińskich żołnierzy poddających się do niewoli. Ten film jest bardzo istotny z tego powodu, że pokazuje również to, że jeden z tych żołnierzy, który jest odpowiedzialny za rozstrzelanie ukraińskich jeńców wojennych, został przez Ukraińców schwytany, a następnie. Przyznał się do winy i został osądzony, i pokazywał również i zeznawał, że takie przyzwolenie ze strony Oficerów i wyższych przełożonych istnieje. Miano wedle tego rosyjskiego żołnierza im mówić, że nie są nam potrzebni jeńcy, rozwalcie ich wszystkich. A co więcej, zeznawał, że bardzo często zdarzały się też takie sytuacje, gdzie używano rannych ukraińskich żołnierzy jako żywych tarcz, kiedy operowano właśnie na froncie. No ale pytanie, Erneś, oczywiście jest takie: czy to jest działanie systemowe, to znaczy mamy przyzwolenie ze strony rosyjskiej armii do robienia takich rzeczy? a taka teza w tym filmie, w tym dokumencie się pojawia, czy to jest jednak, powiedziałbym, na takim niższym szczeblu pewna inwencja miejscowych rosyjskich żołnierzy? No, materiał pokazuje, że tego rodzaju działania miały miejsce prawie na całej linii frontu, w wielu miejscach, a więc trudno uznać, że jest to jakiś zwyrodniały dowódca jednostki czy jakiegoś oddziału, który uznał, że to jest sposób, w jaki powinien prowadzić walkę. Więc to nie są już epizody. W ciągu całej wojny udokumentowano 84 przypadki tego rodzaju działań. Udokumentowano, czyli mamy albo filmy z dronów, albo wręcz rosyjscy żołnierze filmowali tego rodzaju zajścia. Więc wiemy tylko tyle, natomiast można podejrzewać, że tego rodzaju praktyk rosyjska armia uprawiała dużo więcej. Pytanie jest takie, oczywiście, czy są to regularne siły rosyjskie, czy też. No, stanowiące część regularnych sił, ale oddziały złożone nie z zawodowych żołnierzy, tylko właśnie z więźniów, różnego rodzaju delikwentów, którzy zaciągnęli się za pieniądze na front po to, aby dawać wyraz swoim własnym życiowym aspiracjom i dopuszczać tego typu czynów. Gdyby to był jeden oddział, jedno miejsce na granicy, można założyć, że to jest rodzaj wynaturzenia, takiego epizodycznego, ponieważ Ukraińcy pokazują, że ma to, miało to miejsce w wielu miejscowościach, w których toczyły się walki, no to, to sugeruje, że mamy z jakiegoś poziomu instrukcję. Dlaczego to jest ważne? Bo prawo międzynarodowe jest tutaj jednoznaczne. Mamy prawo konfliktów zbrojnych, które definiuje nam to, jak strony wojujące powinny się wobec siebie zachowywać. Nie tylko wobec ludności cywilnej, to jest oczywiste. Cywile nie biorą udziału w działaniach wojennych, ale wiem, że Rosjanie tego nie przestrzegają, tak czy owak. Natomiast tak konwencje głoszą, ale też. Żołnierze wobec siebie też powinni stosować się wedle pewnych reguł, czyli jeżeli ktoś się w sposób wyraźny poddaje, podnosi ręce, odrzuca broń, wysyła jasny sygnał, że zakończył walkę, wtedy na drugiej stronie sprzywają pewne obowiązki. I co więcej, konwencje uznają, że w tym momencie. Ten jeniec jest we władztwie rządu państwa walczącego, czyli nie jest we władztwie tegoż żołnierza drugiej strony, który go zatrzymał, ale we władztwie rządu. To odpowiedzialność za tego rodzaju praktyki. Bezpośrednio spoczywa na, na tych, którzy podejmują decyzje na najwyższym szczeblu, nawet jeżeli Putin nie wysłał osobistej instrukcji. Odpowiedzialność spoczywa na nim. Skąd one płynęły? Czy takowe były? Czy z poziomu, nie wiem, sztabu generalnego, czy operacyjnie gdzieś tam jest. Nie wiem, nie znam się też na, na wojsku, natomiast bez wątpienia dla Ukraińców będzie to niezwykle istotne, aby wychodząc od, od tego materiału, od, od tych zeznań schwytanego żołnierza, spróbować odtworzyć ścieżkę rozkazu. Bo przypomnę nasz case innej skali z przeszłości, czyli zbrodnię katyńską. Udokumentowanie tego w postaci bezpośredniego rozkazu. My mamy rozkaz Stalina z wymordowania polskich jeńców wojennych, jest niezwykle istotne też po to, aby potem nie tylko dochodzić roszczeń, ale też, żeby napisać prawdziwą historię tego konfliktu. Ale tym bardzo fajnie, że, znaczy bardzo dobrze, że podniosłem się te kwestię Katynia, bo wydaje mi się, że to też bardzo dobrze pokazuje przeskok technologiczny, w którym jesteśmy, bo dzisiaj, kiedy Ukraińcy zbierają te materiały na temat rosyjskich zbrodni wojennych, no to właśnie stosują na przykład drony. I w tym dokumencie pojawiają się materiały wideo, na których bardzo wyraźnie widać, że ukraińscy żołnierze, którzy. Wychodzą z okopu z podniesionymi rękoma, ewidentnie chcą się poddać, są rozstrzeliwani przez rosyjskich żołnierzy, i bardzo często z takich materiałów jesteśmy w stanie skorzystać, i w czasie rzeczywistym. Zobaczyć, jak taka zbrodnia się odbywała. Coś, co było jeszcze nierealne wówczas, te 70, 80 lat temu, kiedy popełniano te zbrodnie, takie jak zbrodnia katyńska. Zresztą, zbrodnia katyńska też, zanim dostaliśmy rozkaz, my zobaczyliśmy groby i na tej podstawie zaczęliśmy rekonstruować pewne rzeczy. I dzisiaj, Ukraińcy w tym sensie stoją przed bardzo podobnym wyzwaniem. Oni jeszcze zauważają taką jedną rzecz a propos zbierania tych dokumentów, żeby Państwu dać wyobrażenie, jak to jest trudne, że bardzo często nie mają nagrane takie rzeczy z dronów. Ta zbrodnia dzieje się na terytorium okupowanym przez Rosję, więc oni nie mają dostępu do miejsca zbrodni. Nie mają też często dostępu, na przykład do ciał tych żołnierzy, którzy zostali rozstrzelani. I w tym sensie to bardzo komplikuje sprawę, a ile takich sytuacji się wydarzyło, które nie zostały sfilmowane, albo które nie zostały wrzucone przez rosyjskich żołnierzy do internetu, którzy się tym chwalą. Bo to jest w tym dokumencie również pokazane, że rosyjscy żołnierze wrzucają do internetu materiały wideo, na których widać martwych ukraińskich żołnierzy i mamy tam podpis na przykład, że każdy Ukraińczyk się tutaj pojawi i czeka go po prostu śmierć. Co jest chyba operacją też trochę psychologiczną, mającą na celu po pierwsze pewnie zastraszyć Ukraińców, ale też ich zdemoralizować. No bo jeśli ja byłbym żołnierzem i widziałbym, co robi się z moimi kolegami, jak są traktowani, to gdybym złapał takiego jeńca z drugiej strony konfliktu, no to bym się naprawdę zastanawiał, czy nie chciałbym mu jakoś odpłacić za to, co zrobili. No psychologicznie to jest ciekawy mechanizm, dlatego że z jednej strony jeżeli wyobrazimy sobie siebie w sytuacji oblężenia i z jednej strony formalnie wiemy, że jesteśmy chronieni przez prawo międzynarodowe, prawo konfliktów zbrojnych, czyli jeżeli dojdziemy do wniosku, że niestety nie mamy szans, mamy sposób wyjścia z tej sytuacji poddanie się i umieszczenie w, w obozie jenieckim. Jeżeli tego rodzaju sygnały dochodzą do nas, że powstaje poważne ryzyko, że nie mamy tego rodzaju szans, no to oczywiście jednym z efektów może być to, o czym mówisz, czyli wywołanie strachu u tych, których dzisiaj Ukraina potrzebuje, żeby prowadzić rekrutację, werbunek na, na front, ale u tych, którzy są w oblężeniu, no to może wywołać dokładnie odwrotną reakcję. To znaczy wiedzą, że nie mają nic do stracenia w tym momencie, dlatego że nic ich nie chroni. Reguły, które ludzkość ustalała przez setki lat, bo te reguły dotyczące zachowania na placu boju. To jest pewna ewolucja naszego podejścia w ogóle do otoczenia wojen. No, nie są przestrzegane przez stronę rosyjską w sposób oczywisty. Ta przebiegłość rosyjska, ja pamiętam takie filmy z początku wojny, kiedy... Rosjanie fikcyjnie się poddawali, czyli występowali w roli tych, którzy podnoszą ręce, wywieszają białą flagę po to tylko, żeby po zbliżeniu się oddziału ukraińskiego złapać ich w pułapkę i, i wystrzelać, więc to też jest zakazane. W ogóle sama fraza, nie brać jeńców, take no prisoners, jest sama w sobie, jest przesłanką do odpowiedzialności. Tego rodzaju rozkaz... Bez szczegółów konkretnych jest już naruszeniem podstawowych norm prawa konfliktów zbrojnych, to no, oczywiście mogą Państwo teraz z przekąsem powiedzieć, no tak, no Rosja łamie wszystko, co, co można złamać, no i co z tego? No otóż to jest niezwykle istotne, dlatego że pytanie jest następujące: czy my chcemy tego porządku zachowania, gdzie istnieją pewne zasady, nawet jeżeli istnieją aktorzy, którzy ich nie przestrzegają. Czy jest nam wszystko jedno? Czy my w sytuacji podobnej chcemy zachować się tak samo, czy uważamy, że jednak innego rodzaju zachowania są pożądane? Ukraińcy pokazują to bardzo często, że i też atakują tym społeczeństwo rosyjskie, że gdy przyjmują tak. rosyjskich jeńców, traktują ich w sposób bardziej humanitarny, w taki, w jaki swojej konwencje przewidują. To nie chodzi o czterogwiazdkowy hotel, ale po prostu opiekę medyczną, brak tortur, wyżywienie i ewentualnie wymianę. Bo to, co mnie zastanawiało w tym momencie, mhm. że dlaczego dlaczego nie ma raczej takiej zwykłej praktyki, czyli po prostu gromadzenia jeńców po to, żeby ich wzajemnie wymienić na swoich, prawda? To jest taka praktyka, która ma miejsce też teraz co jakiś czas w relacjach rosyjsko-ukraińskich, ale to, to w zasadzie mamy narzędzie wtedy. Wykorzystujemy to prawo humanitarne, prawo konfliktów po to, żeby chronić życie swoich żołnierzy. I nawet tutaj tego rodzaju refleksja się widocznie u niektórych, przynajmniej w Rosji, nie pojawia. No, ty, ty dotknąłeś tego tematu no i co z tego? Przecież wiemy, że Rosjanie tak postępują, możemy sobie mówić o prawie międzynarodowym, a oni tak mają to głęboko w nosie. No właśnie to z tego, że wydaje mi się, że uważam również, że ten film, który został opublikowany z pewnością też ze zgodą ukraińskich władz wojskowych, ma być także sygnałem wysłanym do Rosjan, że nie róbcie tego, bo my wiemy, kim wy jesteście. Wiemy, kto to popełnił, jesteśmy w stanie was zidentyfikować. Co więcej, jak staniecie się naszymi jeńcami wojennymi, to jesteśmy w stanie również przeprowadzić proces i skazać was na dożywocie, tak jak tego żołnierza rosyjskiego, którego w tym dokumencie jest pokazane, że został skazany na to dożywocie. No i druga istotna rzecz, to traktowanie rosyjskich jeńców wojennych przez Ukraińców wynika, myślę również z tego, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tej politycznej presji, która jest na Zachodzie. To znaczy, że jakiekolwiek... Brutalne traktowanie, okrutne traktowanie rosyjskich jeńców, a no każdy z nas jest człowiekiem, nikt nie jest święty. Jeśli widzi się takie sceny, to człowiekowi naprawdę gotuje się krew i podejrzewam, że Ukraińcy niejednokrotnie mają z tyłu głowy jakieś myśli na temat tego, co powinni zrobić, ale doskonale wiedzą i zdają sobie z tego sprawę, że gdyby jakiekolwiek rzeczy dotyczące okrutnego traktowania jeńców, czy w ogóle popełnienia jakichkolwiek zbrodni wojennych wypłynęły i stały się medialną sensacją, to gotowość wspierania Zachodu dla Ukrainy szalenie by mała. No, i też ten, ten film, choć skierowany jest głównie do odbiorcy ukraińskiego, ale materiały też ukazały się w mediach zachodnich, jest też rodzajem takiego sygnału wysłanego w kontekście tych, prawda, różnych, zakulisowych dyskusji na temat tego pokojowego rozwiązania sporu, konfliktu. I Ukraińcy próbują wyjaśnić też, że pójście choćby ścieżką proponowaną przez Rosję jest de facto kapitulacją, która jest ubrana w fałszywe pojęcie pokoju i konsekwencje. Tutaj w przypadku dla jeńców wojennych, ale konsekwencje dla ludności, dla osób na terytorium okupowanym będą takie właśnie jak obserwujemy. Że nie możemy liczyć, że druga strona nagle z niewiadomych powodów uzna, że oto od 1 stycznia zaczynamy przestrzegać cywilizowanych norm i zasad stosunków międzynarodowych i humanitarnego traktowania w ogóle ludzi. Ukraińcy pokazują w ten sposób, że to jest przyszłość, która nas czeka, jeżeli ten pokój będzie niesprawiedliwy. I patrzcie na to, to wy będziecie za to odpowiedzialni w jakimś sensie. To jest też próba oddziaływania na opinię publiczną na Zachodzie, bo wiemy, że no, mamy próby różnego, bardziej miękkiego i twardego wykręcania rąk Ukraińcom, aby do jakiegoś rozwiązania przynajmniej tymczasowego doprowadzić. Choć wiemy, że wola po stronie rosyjskiej jest minimalna, jeżeli w ogóle jakakolwiek jest, a celem jest po prostu w zasadzie unicestwienie Ukrainy taką jak ona jest. No, z pewnością nikt na Zachodzie. Po takich materiałach nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy. Ukraińcy od dwóch i pół roku pokazują nam, do czego są zdolni Rosjanie i w jaki sposób walczą. I co? W tym momencie stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Do usłyszenia.